No już pracujemy ponad pół roku nad tym, żeby ta impreza była naprawdę duża i odzwierciedlała prawdziwy wkład Wojska Polskiego i walki tutaj w powiecie wieruszowskim. W związku z tym będzie ponad 100 rekonstruktorów, kilkanaście grup. Wydaje nam się, że jednych z najlepszych w Polsce, którzy nie odmówili nam, przyjechali tutaj do Wieruszowa z całej Polski, odtwarzający stronę polską od stronę niemiecką. Będzie dużo sprzętu wojskowego, czyli taka niespodzianka, pojawi się na pewno u nas samolot, który będzie bombardował ludność cywilną. Będą dwa czołgi, będzie polski TKS oraz czołg średni niemiecki. Będą dwie armatki, będzie najcięższy karabin maszynowy, będzie dużo broni zespołowej jak CKM-y, RKM-y, dużo pirotechniki. No i sporo jeszcze statystów z Wieruszowa, ze szkół wieruszowskich, nie tylko. Czyli ogólnie będzie około 150 rekonstruktorów. Myślimy, że to jest naprawdę impreza o dużym zakresie. A czy jest jakaś propozycja, czy szansa uczestniczenia w tym, w jakiś sposób przez mieszkańców Wieruszowa, czy w ogóle, jakby to powiedzieć, tą ludność cywilną? Oczywiście, że tak. Właśnie chcieliśmy na koniec właśnie tutaj też zaapelować. Jeżeli ktoś ma chęć wziąć udział w tej inscenizacji, to prosiliśmy się, żeby się zgłaszać do biblioteki tutaj powiatowej, do pani Katarzyny. My pomożemy na pewno pod względem stroju, wyglądu, doradztwa. A dodatkowo, gdyby ktoś chciał na dłużej zagościć w nasze szeregi Stowarzyszenia Historycznego Gloria Victis, to też serdecznie zapraszamy. A kto pracuje nad scenariuszem? Jak to się w ogóle będzie odbywać? Jaka to będzie przestrzeń i jak będzie to długotrwało, ta inscenizacja? No, całą inscenizację zaplanowaliśmy w miejscu, w parku za samolotem. Tam jest bardzo, bardzo ładny plac, który przylega do tego parku. Pozwoli nam to rozbudować ten scenariusz tak, aby te wszystkie epizody, które przygotowaliśmy, były bardzo dobrze widoczne dla publiczności. Sam scenariusz będzie oparty na czterech scenach. Tutaj tylko wstępnie powiem, że w pierwszych scenach będzie można zobaczyć właśnie wycofującą się, uciekającą przed frontem niemieckim ludność cywilną, która niestety w pewnym momencie zostanie zaatakowana, ostrzelana i zbombardowana przez wspomniany już wcześniej niemiecki samolot. Będzie także nawiązanie w kolejnych scenach do potyczki na Piaskach pod Bolesławcem, gdzie polska kawaleria rozbiła niemieckie samochody opancerzone. Będziemy także nawiązywać do bitwy granicznej na Krajance. Pokażemy ten epizod, gdzie Wojsko Polskie kontratakowało, gdzie cały batalion został praktycznie rozbity, gdzie zginęli dowódcy i wojsko musiało się wycofać. W ostatniej scenie pokażemy także przegrupowanie polskich sił i takie ostateczne odepchnięcie Niemców, które pozwoli na wycofanie się polskich oddziałów na linię Warty. Przedstawimy epizody tak, jak rzeczywiście w powiecie wieruszowskim miały one miejsce. Będzie również wystawa. Czy takich eksponatów jeszcze z czasów wojennych jest dużo w ogóle? Gdzie się to zebrać w jednym miejscu i jakby eksponować? Powiemy tak, że u nas to dopiero w Polsce raczkuje, aczkolwiek kolekcjonerów i zbieraczy militariów z okresu międzywojennego jest coraz więcej. Coraz więcej nie tylko jest oryginalnego sprzętu, ale też są odbudowywane repliki na podstawie przedwojennych planów technicznych. I taką repliką, która u nas będzie jeździła, jest TKS polski, mały czołg. Będzie, tak jak nie wiem, czy koledzy wspominali, wystawa będzie od godziny 12 bądź 13. Będzie można porównać sprzęt strony polskiej i strony niemieckiej pod samolotem. I co by więcej można było dodać? Przede wszystkim zapraszamy. Chcieliśmy zaprosić na Narodowe Czytanie, które odbędzie się 7 września, również w parku przy samolocie. Czytamy w tym roku polskie nowele. Będzie inscenizacja również historyczna, nawiązująca do noweli Rozdziobią nas kruki drony. Będzie obóz powstańczy, zrobiona diorama, przygotowana tu przez kolegów. Będzie odlewanie kul dla najmłodszych, odlewanie ołowianych żołnierzyków, robienie podpłomyków. Także będzie się też troszeczkę działo i zapraszamy również mieszkańców, żeby wzięli udział w tej właśnie naszej odsłonie kolejnej Narodowego Czytania przy wieruszowskim aeroplanie. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy. Dziękujemy.